Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam haul z bardzo fajnymi rzeczami do jesiennej dekoracji domu. Jeżeli chcecie przekonać się, co udało mi się kupić w Szwajcarii w ostatnim czasie, zostańcie ze mną. Na samym początku pokażę Wam to, co miałam już w ręce na filmiku, czyli przedstawię Wam taką ozdobę na drzwi. Tutaj w Szwajcarii wieszanie sobie ozdób takich zapraszających do wejścia do domu jest bardzo, bardzo popularne. Są one nie tylko na święta, ale zmieniają się również z każdą inną porą roku. Miałam już takie strojki w zeszłym roku na święta Bożego Narodzenia, kupiłam sobie na wiosnę i teraz na lato akurat nie miałam niczego, nie było żadnych ładnych wianków, na przykład z kwiatami, nic nie wpadło mi w oko, ale postanowiłam zakupić taki wianek na jesień. Mi się podoba, może jest troszeczkę infantylny i taki trochę dziecinny, ale moim zdaniem jest ok. Tutaj naprawdę jest taka moda, wszyscy mają takie wianki, więc wybrałam sobie standardowy, ładny, jesienny wianek. Ten wianek ma z tyłu oczywiście ekologiczny sznureczek. Cały z tyłu jest wykonany, jego konstrukcja opiera się na takich gałązkach poskręcanych w koło. Więc wianek jest bardzo, bardzo ekologiczny, chociaż cena nie była zbyt ekologiczna, bo kosztowało około 20 franków, co nie jest najtańszą ceną. A tutaj siedzi na tym wianku taki strach na wróble, taka blondyneczka. Ma kwiatuszki, no i napis zapraszamy, więc taki standardowy wianek, jest dość duży, bardzo fajnie prezentuje się na drzwiach. To była moja pierwsza rzecz. Wszystko kupiłam właściwie w jednym, w dwóch sklepach, takich dekoracyjnych, do których zaglądam dość często. A inną bardzo fajną rzeczą są takie kulki. Są to kulki wykonane z takiego, ja wiem, chyba z ratanu. No może to nie jest ratan, natomiast są to też jakieś gałązki. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. One, tutaj jest akurat 10, tak, to jest ratan, jest napisane, że to są ratanowe kulki. Jest 10 sztuk i one są o tyle fajne, nie wiem, czy to już jest w Polsce, ale w Szwajcarii to jest bardzo, bardzo popularne, że one są na takim łańcuszku. Wiem, że IKEA zaczyna robić też coś podobnego na łańcuszku. Oczywiście na kabelku. I ten kabelek ma tutaj połączenie z dwiema bateriami. To są zwykłe paluszki. Całość zaczyna się świecić. Nie wiem, na ile to teraz dobrze będzie widać, natomiast wieczorem to się świeci bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ja kupiłam sobie ten zestaw po to, żeby skomponować go w takim dużym, szklanym, przezroczystym wazonie razem z takimi dużymi kanadyjskimi szyszkami. Pokażę Wam to w jakiejś takiej stylizacji mojego salonu, mojego domu. Inną bardzo fajną rzeczą jest taka oto drewniana sarenka. Ona ma tutaj dzwoneczek. To już podchodzi tak troszeczkę pod święta Bożego Narodzenia, ale tutaj właśnie panuje taki wystrój również na jesień. Zaczynają się te motywy zwierzęce w tym roku. W zeszłym roku notabene ich nie było, więc postanowiłam sobie już zakupić. Myślę, że ta sarenka równie dobrze będzie się komponować również z taką świąteczną choinką. A teraz fajnie będzie się komponować z takimi bardziej jesiennymi dekoracjami. Jakieś liście, jakieś gałązki, jakieś szyszki, coś takiego postaram się u siebie w salonie wymyślić. Ma tutaj taki mały dzwoneczek. W ogóle zacznę jeszcze też od tego, że nie będę Wam mówić cen, bo te ceny zostały już przeze mnie poodklejane, nie pamiętam tych cen. Poza tym one są troszeczkę mniej istotne, dlatego bo Wy i tak nie jesteście w stanie kupić sobie w Polsce tych rzeczy, więc tylko tak trochę może dla porównania. Do sarenki kupiłam jeszcze coś, co bardzo, bardzo, bardzo lubię i chyba w tym roku każdemu to się podoba, czyli sowa. Motyw sobie jest bardzo modny w ubraniach, jest taki bardzo fashion i style, więc kupiłam sobie też również sowę, bo ja zawsze lubiłam sowy i teraz po prostu cieszę się, że one są na topie. Ta sowa jest ceramiczna. Ma z tyłu też od spodu ma dziurkę, więc mam nadzieję, że mi się nie zbije i mam nadzieję, że wytrzyma wiele lat, bo ja bardzo lubię kolory takich brązów, jesienne, ja w ogóle uwielbiam tą porę roku. Jesień jest jak najbardziej dla mnie, więc mam nadzieję, że ta sowa posłuży mi bardzo, bardzo długo i będzie ze mną przez wiele lat odpukać w niemalowane drewno. Więc mam nadzieję, że też Wam się podoba, ma takie duże oczy. A teraz jeszcze przejdźmy do takiej sekcji bardziej troszeczkę na, powiedzmy, Halloween, chociaż to jak najbardziej było kupowane tylko z myślą o jesieni i nie o Halloween, ale bardzo, bardzo mi się kojarzy. Kupiłam taki talerz w kształcie dyni. On jest ceramiczny. Jest bardzo, bardzo ciężki i taki właściwie gruby, jest taki stabilny. On jest dla mnie, będzie służyć do wystawienia chleba do zupy, ale równie dobrze on jest taki dekoracyjno, powiedziałabym trochę deserowy. Można na nim położyć nie ciasto, ale ciasteczka, jakieś tam słodkości i postawić sobie gdzieś na blacie w kuchni, na jakimś parapecie, bufecie. I kupiłam cały taki zestaw właściwie. To było osobno, ale ja skomponowałam zestaw.
Do tego jest taka piękna, naprawdę piękna, no powiedziałabym taka zamykana, jak to się mówi po polsku, zamykana baza. Ona się otwiera, o tu jest cena, bo jej nie używałam, nic do środka nie wkładałam. Tak wygląda. Jest też bardzo ciężka, mam nadzieję, że ona się nie stłucze. I tutaj ciężko się zamyka, bo trzeba wcelować dokładnie, widzicie, tutaj są takie otwory, trzeba dokładnie wcelować, ale tutaj ma metalowego liścia. Bardzo, bardzo mi się podoba. Naprawdę ten kolor pomarańczowy dodaje mi teraz energii i ja po prostu uwielbiam te kolory jesienią. I do tego kupiłam jeszcze zestaw, no, teraz wam pokażę, zestaw kupiłam kilku miseczek. Te miseczki były potwornie drogie, bo jedna taka mała miseczka kosztowała teraz samo co cała waza. No ale miseczki posłużą mi właśnie do robienia jakichś zup. Myślałam o zupie dyniowej, muszę sobie poszukać jakichś fajnych przepisów, bo nigdy w życiu nie robiłam. Ale też równie dobrze może być jakiś kapuśniak polski, jakaś fajna zupa. Do tego właśnie chleb położony na takim dużym talerzu i po prostu cały stół komponuje się już bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze tylko jakieś fajne pomarańczowe kwiaty na środku i naprawdę mamy jesienny wystrój jadalni. I ostatnia właściwie już rzecz, bo ten hol jest bardzo mały i taki symboliczny, jesienny. Muszę sobie dokupić jeszcze jakieś kwiaty i jeszcze jakieś może takie liście sztuczne, coś w przyszłości. A ostatnia rzecz, która mi się podoba chyba tak naprawdę najbardziej, jestem najbardziej zadowolona, jeszcze taka świeczka paniniowa, to jest taki wianek, taki wieniec właściwie. Wieniec, trochę dziwnie się to słowo kojarzy po polsku, ale mimo wszystko to jest wieniec. To jest taki wieniec na stół, właśnie do postawienia razem ze świecą. I to tutaj pięknie pasuje. O! To jest wieniec składający się z prawdziwych szyszek. Tutaj są również plastikowe ozdoby, takie pojedyncze jakieś kuleczki, takie sztuczne małe dynie są. Mam nadzieję, że to widać dobrze. Ale cała reszta, czyli te gałązki, tutaj jakieś takie wysuszone elementy z drzewa, i jakieś takie płatki, no i oczywiście szyszki. Szyszki są, widzę, że w trzech rodzajach minimum. I jakieś kwiatki też prawdziwe, wysuszone, takie szuszki, suszki, pozdrawiamy szusz. Suszki są takie wysuszone, przyklejone. To wszystko, szkoda, że nie pachnie, ale świeczkę mam zapachową, waniliową. Wanilia to mój ulubiony zapach w domu, notabene. Więc bardzo, bardzo mi się podoba, uwielbiam, kocham po prostu takie motywy, gdzie coś stoi na stole, jest taki duży wianuszek i w środku stoi świeca, jestem zakochana w takim widoku i to mam zamiar sobie postawić właśnie u mnie w jadalni. Będzie u mnie stało przez cały dzień, może zamienię to na jakiś wazon z jesiennymi kwiatami, zobaczymy jak to będzie, ale póki co kupiłam sobie coś takiego i jestem z tego najbardziej zadowolona. Mam nadzieję, że mój haul zakupowy się Wam podobał. Mam nadzieję, że Wy też zaczynacie już przeozdabiać Wasze domy, mieszkanie, sypialnie, jadalnie, wszystko co tam macie dookoła siebie w jakiś taki bardziej jesienny klimat i mam nadzieję, że te kolory, ta paleta barw, która teraz jest za oknem, te wszystkie spadające liście, widoki, lasy, łąki, że to wszystko Wam odpowiada, wprawia Was to w jakiś pozytywny nastrój, że nie ma u Was deszczowych dni i świeci u Was samo słońce. U mnie właśnie tak jest i dlatego bardzo cieszę się z tego, że jesień jest tak piękna i kolorowa w tym roku. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa pa!